Przepraszam Państwa, że tak przerwaliśmy w pół tego wywiadu, natomiast 10.30 minęła. Organizator określił godzinę tego spotkania właśnie na 10.30, także musimy przejść teraz już do tej prezentacji właściwej. Tutaj już mogli Państwo zobaczyć, o czym mniej więcej będzie nasz dzisiejszy wykład. Na początek chciałabym powiedzieć o strzelectwie terenowym. A dlaczego akurat o tym? Jestem, tak jak też na materiale było powiedziane, jestem dwukrotną mistrzynią świata w strzelectwie terenowym Hunter Field Target. Jest to dyscyplina, która jest dostępna tak naprawdę dla każdego. Polega ona na tym, że strzelamy do figurek. Figurek takich, jak tutaj mogą Państwo zobaczyć, tego typu, jest to figurka stalowa ze strefą trafienia, tak zwaną kill zone. Jeżeli śrut uderzy w tą właśnie strefę trafienia, figurka przewraca się i wtedy strzelec otrzymuje 2 punkty. Jeżeli strzelec trafi, ale w blachę tak zwaną, wtedy jest 1 punkt, jeżeli nie trafi, 0 punktów. Strzelamy, jak już mówiłam o śrucie, to powiem od razu, z czego strzelamy. Strzelamy z dawniej nazywanych wiatrówek. Teraz, jak widać, wiatrówki typowej to nie przypomina. Jest to karabin pneumatyczny napędzany sprężonym powietrzem. Jest to bardzo wysokie ciśnienie, ponieważ 200-300 bar w zależności od modelu. Już może zaprezentuję, o co tutaj chodzi. Albo Dawid mi pomoże. Chodzi o to, że system ten nie jest napędzany tak jak dawniej klasyczną sprężyną. Łamiemy tą wiatrówkę, ona się naciąga i później sprężyna wyzwala strzał. No nie, zupełnie tak to nie wygląda. W tym momencie tutaj pod spodem mamy ten właśnie kartusz na sprężone powietrze. Jest tutaj ciśnienie 300 bar. Następnie powietrze przedostaje się do reduktora, który zmniejsza to ciśnienie do mniej więcej 90 bar i później na zawór strzałowy. Następnie on wyzwala ten strzał i śrut opuszcza lufę z prędkością mniej więcej 240 metrów na sekundę. Czy 240 metrów na sekundę to dużo dla takiego małego śrutu 4,5 mm? Przeliczamy to na energię. Wiatrówka ta ma 16,3 dżula. Jest to bardzo restrykcyjnie określone regulaminem. Dyscyplina ta wywodzi się z Anglii. Tam limit energii jest właśnie 16,3 dżula, dlatego też przenieśliśmy to tutaj do Polski i strzelamy z tą właśnie energią 16,3 dżula. Może się wydawać, że wiatrówka to jest taki system, który każdy gdzieś tam posiada. Nie jest to urządzenie niebezpieczne. Nic bardziej mylnego, te 16,3 dżula to jest bardzo duża energia, można zrobić krzywdę drugiej osobie, można zrobić jakieś szkody, więc zawsze, mimo że jest to wiatrówka tak zwana oczywiście, traktujemy ją jak broń, czyli zawsze wszelkie zasady bezpieczeństwa są zachowywane. Zatem wróćmy. Sprzęt, czyli wiatrówka, karabin pneumatyczny, tak go nazywamy, na nim posadzona jest luneta. Każdy strzelec terenowy taką lunetę posiada i jest ona niezwykle pomocna, ponieważ strzelamy od 7 do 42 metra. Natomiast wchodząc na tor nie wiemy, na jakim dystansie ta figurka jest ustawiona, co oznacza, że musimy sobie oszacować ten dystans, a śrut z każdym metrem opada coraz bardziej. Dodatkowo wiatr powoduje przesunięcie tego śrutu, więc zanim oddamy strzał, co w zasadzie jest już wisienką na torcie, musimy przejść przez cały cykl pomiarów. Mamy na to 2 minuty na stanowisku, na jedną figurkę. Tak, powiedz Dawid, a momencik. Natomiast trzeba tutaj dodać, że tych pomiarów dokonujemy tylko i wyłącznie na poziomie krzyża, który jest w lunecie, bo regulamin zabrania nam dotykania jakichkolwiek nastaw w samej lunecie, więc nie ma możliwości ani do mierzenia tego ostrością, prawda, przestawiając paralaksę, ani nie mamy możliwości przeklikania ewentualnie, jeżeli wiemy, że coś jest nie tak, prawda, czy jest jakieś przesunięcie ze względu na wiatr, czy ze względu na dystans. Tutaj regulamin nam całkowicie zabrania dotykania optyki, wchodzimy na tor i wszystkie te pomiary, o których mówi Agnieszka, one opierają się na doświadczeniu zawodnika, czyli na tych nieostrościach, które widzimy w lunecie, czy na przykład na rozpoznaniu wielkości tej kazetki, która tutaj jest, domierzeniu ją poprawkami, które są naniesione na krzyż przez producenta i tylko na tej podstawie oceniamy dystans. Tak, skoro Dawid już w tym momencie się odezwał, mieliśmy troszeczkę inny plan, to pozwolę sobie przedstawić. To jest właśnie Dawid Pawlak, prywatnie mój mąż, zawodowo można powiedzieć, że mój szef. I jest to też, można powiedzieć, ojciec trochę tego mojego sukcesu, ponieważ to on zobaczył we mnie ten talent i bardzo motywował do ciągłych treningów i pogłębiania tych swoich umiejętności.
umiejętności. Przygotowuje też dla mnie ten właśnie karabin, ponieważ zawodowo zajmujemy się tuningiem i naprawą właśnie systemów pneumatycznych. Wracamy do samej konkurencji. Figurki są rozstawione właśnie od 7 do 42 metra. Szacujemy dystans, szacujemy wiatr. Oddajemy technicznie dobry strzał. Jest to niewątpliwie bardzo istotna sprawa, żeby oddać go technicznie. Każde drgnięcie, każda ucieczka okiem od lunety, przekos tak zwany, powoduje, że w tą figurkę nie trafiamy. Figurek na torze jest 40. Każdy zawodnik, który jest na torze, przechodzi tą samą drogę. To nie jest tak, że jeden ma łatwiej, drugi ma trudniej. Nie, nie, nie. Wszyscy idziemy tak samo, tym samym torem. Może się jedynie zmienić oświetlenie lub wiatr. Natomiast idziemy zazwyczaj w grupach trzyosobowych. Każdy dla każdego jest sędzią. Mamy karty przygotowane przez organizatora i wpisujemy sobie te punkty. Celowo jest grupa dobierana w ten sposób, że zazwyczaj konkurencja idzie ze sobą, żeby przypadkiem nie zdarzyły się jakieś korzystne wpisy na rzecz drugiego zawodnika. Konkurencja bardzo dosadnie się pilnuje na Mistrzostwach Świata w tym roku. Tak zostało to ułożone, że ja przez dwa dni, bo dwa dni trwały mistrzostwa, to były dwa tory, byłam cały czas z moją bezpośrednią rywalką, która była w tamtym roku na drugim miejscu, więc presja była tak wysoka, że wszystkie umiejętności, wszystkie treningi to jest jedno, natomiast praca nad głową to jest zupełnie inna rzecz, bo ze stanowiska na stanowisko różniłyśmy się jednym, dwoma punktami i to jak parabola sobie falowało, więc tak naprawdę stres był cały czas na torze do samego końca. No finalnie udało mi się to wygrać właśnie głową i wydaje mi się, że to nie umiejętności tutaj zaważyły, bo Marta Różiczkowa Czeszka jest bardzo dobrym strzelcem, tylko właśnie psychika pozwoliła opanować siebie, opanować emocje i dojść do końca z dobrym wynikiem. Jeżeli chodzi, wspomniałam tutaj Martę Różiczkową Czeszkę, no właśnie, czy Czesi, Anglicy i cała reszta, oni też strzelają tą konkurencję i dlaczego w ogóle ona się wzięła w Polsce? Sport wywodzi się z Anglii, oni mają to w zasadzie w każdej miejscowości, mają taką strzelnicę, gdzie mogą sobie po pracy pojechać z dziećmi i regularnie trenować. W Polsce jest to konkurencja nieraczkująca, ona się coraz bardziej rozszerza, natomiast nie jest jeszcze aż tak popularna. W Czechach, za granicą naszą, też jest coraz bardziej popularna. Wielu strzelców stamtąd spotykamy na zawodach. Robimy w ogóle puchar polsko-czeski. Jest to regularna już impreza. Jeżeli chodzi tutaj o Polskę, to jak wspomniałam, rozwijamy się, tych strzelców przybywa. Wydaje mi się, że jest kilka powodów. Pierwszy powód, dla którego ta dyscyplina rozwija się w Polsce, jest taki, że jest to sport dostępny dla każdego. Jest to strzelectwo, ale nie wymaga jeżdżenia na strzelnicę, nie jest restrykcyjnie obwarowane prawnie, tak jak posiadanie broni i strzelanie na strzelnicy. Tak naprawdę, jeżeli teren jest zabezpieczony, możemy trenować nawet u siebie pod domem, jeżeli jest tylko dystans odpowiedni, no i tak jak wspomniałam, bezpieczeństwo, teren musi być odpowiednio zabezpieczony, ale prawnie możemy spokojnie tam trenować, więc jest to niewątpliwie wygodne. Druga kwestia to sprzęt. Żeby zacząć ten sport, tak naprawdę wystarczy podstawowa na początek wiatrówka. Nie mówię, że to już będzie sprzęt zawodniczy, ale żeby zacząć, wystarczy standardowa wiatrówka, nawet do 1000 zł do tego luneta i już mamy dobry punkt wyjścia, żeby przyjeżdżać na spotkania i spróbować swoich sił. Czy w ogóle jest to dyscyplina dla nas, do czego bardzo zachęcam. To jest pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego ta dyscyplina się tak fajnie nam tutaj w Polsce rozwija, to jest fakt, że grupy, które zrzeszają się, bardzo intensywnie działają społecznie. Staramy się nie tylko my poprawiać swoje umiejętności i doświadczenia, ale staramy się też jak najwięcej osób zainteresować tym sportem, dlatego że strzelectwo, niezależnie od tego, jaką przyjmuje formę, czy jest to myślistwo, czy jest to typowy długi dystans, czy dowolna dyscyplina strzelecka tak naprawdę, zawsze zbliża nas, ludzi, do tej właśnie dyscypliny sportu. Przez wiele lat w Polsce niestety zostało nam to przez PRL mocno wykrzewione i nawet jeszcze moi rodzice są z poprzedniego pokolenia i broń niestety kojarzy im się tylko z agresją i z czymś, co niesie zniszczenie i śmierć.
Natomiast te młodsze pokolenia, wydaje mi się, mają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość i widzą, że broń sama nie strzela. Broń nie jest urządzeniem, które z natury swojej ma nieść śmierć, tylko może być po prostu fajnym sportem, tak samo jak tenis, jak piłka nożna. Jest to sposób na spędzanie wolnego czasu, zarówno dla nas, jak i dla na przykład naszych dzieci. Postaram się może teraz płynnie przejść do w zasadzie tematu tej prelekcji, jaki został określony, czyli droga do sukcesu. Dlaczego teraz o tym? Przypomniały mi się dzieci i właśnie stąd taki ciąg, skrót myślowy. Mianowicie sport to jest taka dyscyplina, gdzie ciężko jest robić to samodzielnie. Ciężko być w pojedynkę, jeździć na te treningi codziennie, poświęcić się temu, a rodzina sobie, życie sobie, a tu tylko treningi. Czasami tak trzeba, ale jeżeli da się inaczej, to wydaje mi się, że to bardzo ułatwia tą drogę do sukcesu. Mianowicie my, ja i mąż, oboje strzelamy. Nasze dzieci, 7 i 5 lat, też strzelają. Strzelają już od 2 lat, czyli zaczynali bardzo wcześnie. Natomiast pozwoliło nam to wspólnie spędzać czas, jednocześnie trenując i jednocześnie nie czując, że ktokolwiek na tym traci, ktokolwiek z nas. My spędzamy wspólnie czas, trenujemy, dzieci nie dość, że spędzają ten czas też w ciekawy dla nich sposób, to wyrabiają sobie bardzo fajne nawyki na przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o broń palną, czy jakiekolwiek inne sporty, bo strzelectwo wymaga i skupienia, koncentracji, ćwiczy bardzo dobrze charakter i dzieci rewelacyjnie w to wchodzą, w cudzysłowie oczywiście, bo przyjmują bardzo płynnie zasady, w tym przypadku strzelectwa, a jednocześnie pozwala im to pracować nad sobą. Dzieci, wiadomo, jest różnie, dzieciaki są bardziej wybuchowe, mniej, bardziej zdyscyplinowane albo mniej, natomiast rygorystyczne zasady bezpieczeństwa, jakie towarzyszą strzelaniu, powodują, że tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek wybryki, a dzieci uczą się, że są sytuacje, kiedy trzeba się opanować, kiedy trzeba zapanować nad sobą, nad emocjami, nad stresem. Trzeba po prostu podporządkować się bardzo ważnym zasadom. Także to jest na pewno jeden z elementów, który w moim przypadku pomógł ten sukces osiągnąć, czyli wsparcie i to, że nie, ten sport mój nie został oderwany od rzeczywistości. Jeżeli jest, mogę, tak. Ale to jest też kuźnia charakteru dla nas samych, bo ja po Agnieszce widzę, że ona potrafi teraz zimną głową po tych latach strzelectwa, z zimną głową podejść na przykład do porażki, bo w strzelectwie tym naszym terenowym jest zazwyczaj tak, że na jednym stanowisku są dwie figurki. Strzelając takiego karabinu, człowiek jak wchodzi na tor, to wie, że ma presję strzelenia praktycznie kompletu, czyli trzeba strzelić praktycznie wszystko, żeby było dobrze. I sztuką jest po tej pierwszej chybionej figurce dosłownie w ciągu 30 sekund spłukać całą głowę na zero i oddać drugi dobry strzał, często trudniejszy niż ten pierwszy. Więc tak, to jest też kuźnia charakterów nie tylko dla dzieci naszych w tym przypadku, ale również dla dorosłych. Naprawdę widać, że ci ludzie inaczej podchodzą do rzeczywistości. Zgadza się i to jest to, o czym mówiłam, czyli walka ze swoją głową i ze swoim sercem i w ogóle ze sobą całym, bo to, że głowa to jest jedno, ale później wszystkie emocje przekładają się właśnie na drżenie serca, drżenie dłoni. Pierwsze Mistrzostwa Świata, pamiętam jak dzisiaj, jak nie mogłam się podpisać na karcie z imienia i nazwiska, bo tak mi drżały ręce. No i nie było to zależne ode mnie, w głowie sobie układałam, opanuj się, no a ręce robiły swoje i serce było jak szalone. No i utrzymać ten karabin, nie było to wcale łatwe, poza tym kiedy doskonalimy umiejętności, też to nie zależy, niezależnie w jakim jesteśmy sporcie, natomiast wiemy, uczymy się, że mamy jakieś słabości, znajdujemy je i później praca nad tym, żeby wyprowadzić je, jest bardzo mozolna, można powiedzieć. Ja akurat mogę tutaj na swoim przykładzie powiedzieć, że mam duży problem z pozycją stojącą. Od razu nadmienię, że w tej dyscyplinie, wchodząc na tor, gdzie jest 40 figurek, strzelamy z pozycji dowolnej, czyli zazwyczaj jest to leżąca, bo jest najwygodniejsza, ale mamy też wymuszoną klęczącą i stojącą. No i w momencie, kiedy staję z karabinem, nie jest to trudna pozycja, ale sam fakt, że ja staję i mam w głowie, że przecież to jest twój słaby punkt, to od razu serce zaczyna walić, więc znów praca głową, praca, żeby najpierw wyjść z czystą głową do tego strzału po prostu, żeby nie dać się zwieść emocjom. Także sport, który wydaje się wielu osobom
niebędącym w tym gronie, jakąś taką lekką zabawą. Wchodzimy do lasu z wiatrówkami, strzelamy w ogóle, nie wiadomo za bardzo o co chodzi, a wiatrówki się wszystkim kojarzą z takimi, wiecie państwo, jak to kiedyś dziadek miał złamać na kolanie, włożyć śrut i gdzieś tam w stodołę strzelić. A przez te ostatnie kilkanaście lat sytuacja zupełnie się zmieniła. Zmieniła się na świecie, zmieniła się w Polsce. Takich wiatrówek na kolanie łamanych już jest coraz mniej, choć też są i nie negujemy, że jest to też jakby dobry system do strzelania, tylko po prostu już na odpowiednim poziomie. W gruncie rzeczy te pneumatyki, te tak właśnie czasami pomijane wiatrówki mogą stanowić świetną bazę, jeżeli nie do sportu docelowego, tak jak u mnie to się stało, to do sportu wyjściowego, żeby w ogóle zapoznać się ze strzelectwem, opanować siebie, bo mam takie głosy od kolegów ze strzelnic, że kiedy ktoś pierwszy raz przychodzi strzelić z broni palnej, jest troszeczkę nie do okiełznania. To jest jego pierwszy kontakt z bronią i cały się trzęsie lub reaguje w różny sposób, nieoczekiwany czasami. Jeżeli ktoś przejdzie taką drogę dość swobodną, czyli od tych wiatrówek, które nie budzą stresu wielkiego, znacznie łatwiej później mu przenieść te nawyki na strzelnicę, na broń palną. Mówię tutaj o opanowaniu siebie, bo charakterystyka jednej i drugiej konkurencji no jest już zupełnie inna. Więc sport, ten Hunter Field Target, który my uprawiamy, naprawdę zachęcam i polecam. Jest to świetna sprawa zarówno dla osób dorosłych, dla dzieci, dla rodzin, dla wszystkich. Jeszcze coś miałam powiedzieć. Znaczy, zaczęłaś mówić o sprzęcie. My zawodowo zajmujemy się tym, bo ten sprzęt jest naprawdę dobry. Wyjściowo my zaczepiliśmy o kilka konkurencji w swoim życiu, bo strzelamy też maczowo typowo na 10 metrów, strzelamy też z broni palnej i strzelamy Hunter-Field Target. Dosłownie tydzień temu byliśmy na takich dużych zawodach Polish Open Caliber. Może gdzieś tam państwu się obiło uszy. To jeden z największych zawodów w Polsce. I tam spotkaliśmy się z ludźmi, którzy strzelają z identycznych karabinków, tylko tam jest energia 7,5 dżula, nie 16. Przepraszam. I szokiem dla nich było to, że my z tych karabinków wyciskamy jeszcze więcej. Bo to jest... My w tym karabinku widzimy olbrzymi potencjał. Oni jak strzelają na 10 metrów, to nie dostrzegają tych różnic, które my widzimy na 42 metrach. I zawodowo zaczęliśmy się zajmować tym, żeby te karabinki jeszcze podnosić i szlifować. W ten sam sposób poprawia się te karabinki sprężynowe, o których tutaj Agnieszka też mówiła, te łamane na kolanie. One też muszą być w odpowiedni sposób smarowane, w odpowiedni sposób prowadzenie tam wewnątrz robimy tych karabinków. Chodzi o to, że doskonalenie oprócz swoich umiejętności, to tak jak w każdym innym sporcie strzeleckim, wymaga też doskonalenia sprzętu, z którego się strzela. To jest dostosowywanie tego sprzętu pod względem ergonomii, jakby chwytu, ułożenia i postawy, jak również tych parametrów technicznych. Tak, więc zawodowo zajmujemy się tym właśnie, żeby tego typu sprzęt poprawiać, ale widzę tutaj na sali strzelców, chociażby myśliwych, broń palna i wiem, że wy też swój sprzęt poprawiacie. To nie jest tak, że bierzemy z półki, strzelamy i już wszystko jest idealnie. Każdy albo elaboruje, waży te pociski, zastanawia się, sprawdza i to się tyczy każdej dyscypliny, że jeżeli chcemy już wejść na jakiś poziom wyższy niż przeciętny, to musimy dopracować sobie każdy szczegół, więc w pneumatykach też się to robi, my się tym zajmujemy zawodowo, żeby te systemy poprawiać. Jeżeli chodzi o ten podział karabinki sprężynowe i karabinki na powietrze sprężone, jest to taki dosyć uczciwy podział również na torze. To nie tak, że sprężyna, która jest trudniejsza do opanowania niż bezodrzutowy karabin PCP, nie muszą się mierzyć ze sobą, jest rozdzielone na dwie kategorie. Oddzielnie strzelają strzelcy z wiatrówek sprężynowych, to jest HFT-2, oddzielnie karabinki na sprężone powietrze HFT-1, to są dwie konkurencje oddzielnie nagradzane. Na torze z nami idą też strzelcy FT, czyli jest to też dyscyplina strzelstwa terenowego field target, z tą różnicą, że oni strzelają z pozycji siedzącej, mają inny zakres dystansu do strzelenia, figurki te same, tak samo wyglądające, no i mają jeszcze możliwość kręcenia nastawami na lunecie, co jest bardzo pomocne, mogą sobie domierzać ten dystans dzięki temu bardzo precyzyjnie. To jest to te trzy rodzaje strzelectwa spotykamy na jednym torze, trzy dyscypliny, HFT, FT, no i wśród HFT dwa rodzaje sprężyny i PCP-y. I mamy jeszcze w strzelectwie terenowym
jedną fajną dyscyplinę, o której króciutko chciałabym powiedzieć, czyli nadal z wiatrówek strzelamy do siluet, czyli takich małych figurek zwierzątek, które są ustawione na belkach, tu już dystans znamy, ale szkopuł jest taki, że wszystko strzelamy z postawy stojącej. Tutaj już nie ma żadnych ulg, wszystko jest z lunetą, z postawy stojącej i jest to ograniczone czasem. Mamy 10 minut na 20 figurek na różnym dystansie. Takie małe zwierzaczki, zapraszam, później można podejść do nas, do naszego stoiska, są tam one. Nie, tutaj pan pokazuje. Stąd ich nie widać. Właśnie one są takie znacząco mniejsze, takie małe zwierzątka i tak jak wspomniałam, nie mam ich tutaj niestety ze sobą, będą tam u nas na stanowisku. I jest to o tyle fajna i ciekawa dyscyplina strzelecka, że jak mówię, wchodzi jeszcze w grę czas, który bardzo nas stresuje. I dodatkowo jest widowiskowa, no bo widać, kiedy te figurki znikają z belki, spadają lub kiedy zostają, no i wtedy presja rośnie jeszcze bardziej automatycznie. Bo chodzi o to, że tych torów mamy kilka obok siebie, więc mimochodem możemy podglądać, co sąsiadowi spada, a co nie. W naszym żargonie jakby strzeleckim zwykło się mówić, że to jest konkurencja, która odsiewa ziarno od plew. Tak. To może jest takie trochę kontrowersyjne, ale w praktyce to rzeczywiście tak jest, bo ta postawa stojąca naprawdę jest wymagająca i determinuje, tutaj w maczu możemy się wyłączyć. Jeżeli strzelamy do tarczy, te 10 metrów, każdy jest sobie, ta tarcza niekoniecznie widać, co tam ktoś trafił. Natomiast tutaj bezpośredni rywal strzelając obok widać, że już ma wyczyszczone wszystko, a mi jedna nie spadła. Presja rośnie z minuty na minutę. Jeżeli chodzi o strzelectwo, to właśnie terenowe, które my regularnie uprawiamy. Trenujemy pod Lublinem. Jest to grupa otwarta. Nazywamy się Lubelskie Forum Strzeleckie i staramy się w ramach tej takiej zupełnie oddolnej społecznej organizacji zachęcać jak najwięcej osób do tego, żeby przynajmniej spróbowały, zapoznały się z tym, przyjechały na spotkanie nawet jeszcze bez sprzętu. Spotykamy się regularnie latem w terenie otwartym pod Lublinem, zimą teraz w Pszczelej Woli też mamy wynajętą strzelnicę, uzgodniliśmy to z dyrektorem szkoły, po prostu udostępnił nam też społecznie to miejsce, żebyśmy mogli ćwiczyć, trenować swoje umiejętności, kiedy na dworze nie ma do tego warunków. Bo grupa oprócz tego, że zrzesza strzelców pneumatycznych, stara się też zrzeszać różnych inne dyscypliny. Jest tam miejsce i dla broni palnej, jest tam miejsce dla łuczników, jest też miejsce dla strzelców czarnoprochowych. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, jeżeli są z Lublina, to mogą kojarzyć takie forum, kiedyś było Front Wschodni się nazywało. I to forum po prostu przez brak zainteresowania osoby, które je tworzyły, ono upadło. I w pewnym momencie no, my stwierdziliśmy, że to jest duża luka, że ci ludzie nawet nie mają jak się porozumieć, żeby wspólnie razem coś zrobić, więc to forum założyliśmy. Ono tak stało 3 lata mniej więcej, w ogóle nieruszane, nic tam się nie działo. Natomiast później między innymi nasze zaangażowanie, ale tych ludzi zrobiło się całkiem sporo, spowodowało, że jesteśmy jedną z najbardziej najprężniej rozwijających się grup w Polsce. Ludzie naprawdę z dużym uznaniem mówią, że w Lublinie to jest taka grupa, że naprawdę się dzieje. Nawet co nas bardzo ucieszyło, dzisiaj w nocy wchodząc w ogóle na ogólnopolskie beżowe forum, jak to się mówi, w dziale zamkniętym nawet dostrzegli to, że jesteśmy na takich targach tutaj zamkniętych, więc to jest bardzo sympatyczne, my zapraszamy do nas, bo naprawdę tam jest miejsce dla każdego. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Państwu do głowy, żeby zobaczyć, spróbować, to zapraszamy właśnie, najłatwiej jest przez to forum, tam dział spotkania, wyjazdy, można podejrzeć, gdzie i kiedy my jesteśmy i co robimy i po prostu przyjechać, zobaczyć. Jeżeli będzie problem ze znalezieniem nas, można też nas oprócz forum znaleźć na Facebooku, można nas prywatnie znaleźć też właśnie w serwisie wiatrowym, gdzie pracujemy, który tworzymy i bardzo, bardzo zachęcam, żeby przyjechać samemu ze znajomym i z dziećmi bez sprzętu. My na początek ten sprzęt oczywiście udostępniamy, żeby po prostu pokazać, z czym to się je, tę konkurencję i o co tam tak naprawdę chodzi. Jeżeli komuś się spodoba, a zapewniam, że tak raczej będzie, bo wielu takich było sceptyków, którzy nie chcieli przyjechać, a teraz są z nami już od lat i strzelają regularnie. Mamy, a zupełnie na marginesie powiem, że mamy takiego wariata 60-letniego, którego rodzina nie jest w stanie poznać, bo on w wieku 60 lat przyjechał, zaczął
zaczął strzelać, jeździ po całej Polsce, znalazł w sobie nowe życie, nową energię, nową pasję, choć jak mówię, już 60-latek, może ze zdrowiem nie najlepiej, ale po prostu dostał nową energię życiową dzięki temu, że znalazł w sobie nową pasję, odkrył nowe hobby. Także zachęcam. Też zupełnie przypadkiem, bo to był człowiek zupełnie oderwany od tego strzelstwa. On się pojawił zupełnym przypadkiem i jak złapał bakcyla, to trzeba go hamować, bo się potrafi obrazić, że nikt więcej nie jedzie na drugi koniec Polski. Otóż to. Także nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani wiekowych, ani fizycznych, bo sport nie wymaga szczególnej ani tężyzny fizycznej. Coraz więcej mamy dziewczyn, co cieszy mnie w sposób szczególny, bo też jest to takie moje troszeczkę prywatne zboczenie, że nie chcę być sama na tych torach i no bardzo mi miło, kiedy widzę tam inne dziewczyny. U nas w Lublinie strzela jeszcze ze mną Dorota, która też bardzo jest rokującą dobrze zawodniczką. No trzecie miejsce w tym roku na Mistrzostwach Świata. Tak, dokładnie. W tym roku trzecie miejsce zajęła na podium na Mistrzostwach Świata. I przyznam szczerze, niektórzy się śmieją, że oj, dziewczyna. Na początku trochę tak kątem oka patrzyli, co ta dziewczyna tu nastrzela, co ona tam potrafi. Ale w momencie, kiedy okazuje się, że te dziewczyny strzelają naprawdę dobrze i niejednokrotnie pokazały na podium, że faceci zostali w tyle, to teraz podejście się zmieniło radykalnie i cieszy mnie to. I tu nie chodzi o jakieś podziały feministyczne, bo jestem zdecydowanie nie z tej grupy i daleko mi do tego. Natomiast jest to sport, który nie dzieli tutaj płci. Nie trzeba szczególnej siły, ani tężyzny, ani budowy ciała. Ani finansów, bo tak naprawdę nie trzeba dużo, żeby przyjechać i zacząć. Także chyba na podsumowanie tego naszego wykładu mogę Państwa jeszcze raz serdecznie zaprosić do nas. Jesteśmy tutaj jeszcze dzisiaj cały dzień na naszym stoisku i jeżeli jakiekolwiek pytania by Państwo mieli, wątpliwości, cokolwiek przyjdzie na myśl, to zapraszam, służymy tutaj radą, pomocą. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał też wątpliwości, od czego zacząć, na pewno doradzimy, pomożemy. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo poświęcić ten czas na posłuchanie naszego wykładu. Jest mi bardzo miło, że mogłam tutaj do Państwa dzisiaj przemawiać i mam nadzieję, że spotkamy się właśnie wspólnie na strzelaniu, na pneumatykach lub na palnej, bo tam też się często pojawiamy, także mam nadzieję, że mogę powiedzieć do zobaczenia. Może jakieś pytania są? Dokładnie, jeżeli ktoś miałby pytania, to teraz też chętnie. O, jest tutaj Pani. Dzięki. Ja chciałam o te punkty zapytać i o ilość strzałów, ile możesz oddać. Jak masz 20 figurek, to znaczy, że możesz tylko 20 strzałów oddać, czy dowolną ilość w tym czasie 10 minut? Dokładnie tak. Jeden strzał, jedna figurka. Tutaj nie ma miejsca na jakieś próby, nie ma miejsca na kalibrowanie, na kombinowanie. Nie, to jest jedna figurka, jeden strzał. Zarówno na torze właśnie HFT nie ma poprawek, tak samo na torze Silhouette, gdzie są te figurki na belkach ustawione i presja chyba tym bardziej jest większa, że to jest jeden strzał, albo trafiasz, albo nie trafiasz. Nie masz nawet możliwości drugi raz strzelić, żeby sprawdzić, skąd ten błąd się wziął, czy mi to wiatr zwiał, czy źle oszacowany dystans spowodował, że jest nietrafiona figurka. Nie ma takiej możliwości. Jeden strzał i idziemy dalej na torze. Nie zatrzymujemy się, możemy wtedy tylko udostępnić to miejsce następnej grupie, następnym zawodnikom. Także nie ma tutaj miejsca na powtórki. Jedyne, co możemy zrobić, to przed samymi zawodami pójść na tak zwane range zero, gdzie możemy jeszcze ten karabin przestrzelać, zobaczyć, czy nasze nastawy rzeczywiście są słuszne, czy wszystko jest ok. No i to tyle. Także jeden strzał, jedna figurka. Nie ma powtórek, nie ma taryfy ulgowej. Bardzo proszę. To w takim razie, a jest podział na wiek, na przykład skoro nie ma na płeć, to czy są grupy wiekowe? Tak, mamy grupę juniorów. Tak naprawdę dzieci zgodnie z regulaminem mogą strzelać od 9 roku życia. Nad całością jakby regulaminów czuwa Polish Field Target Association. Jest to organizacja, która czuwa nad tym, żeby wszystkie zawody były przeprowadzane właśnie zgodnie z regulaminem. Pilnuje też właśnie tego, żeby juniorzy, którzy pojawiają się na zawodach, byli w odpowiednim wieku i młodsze dzieci mogą trenować, natomiast te poniżej 9 lat, natomiast tak teoretycznie nie mogą w zawodach brać udziału. Jeżeli jest to junior od 9 roku życia, wchodzi na tor z opiekunem, nigdy nie wpuszczamy juniorów samych, tylko zawsze idzie z nim opiekun, który czuwa zarówno w trakcie trwania zawodu, jak i przy samym strzale też. Nie podpowiada, ale czuwa, żeby wszystkie zasady bezpieczeństwa były zachowane. Tak samo osoby starsze, tak zwani seniorzy, mają swoją oddzielną konkurencję i tam właśnie są klasyfikowani w ramach tej swojej seniorskiej konkurencji. Mają oni czasami
ulgi na przykład, jeśli chodzi o postawę stojącą, no z takim ukłonem po prostu w ich stronę, ponieważ są to osoby już często wiekowe, także mają swoją odrębną konkurencję. Dziękuję. Może ktoś jeszcze jakieś pytania? Ktoś z Państwa? Jeżeli nie, to jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że zechcieli Państwo mnie wysłuchać. Nasze stoisko jest tutaj niedaleko stąd i zapraszam serdecznie jeszcze, jeżeli pojawią się jakieś pytania później, chętnie udzielę na nie odpowiedzi i dziękuję bardzo. I my również dziękujemy, Agnieszko, za fajny wykład. Dzięki.